Cześć, witajcie, ja jestem Chudo, a to jest kolejny odcinek kariery Liverpoolem. Odcinek trzeci miesiąc, wrzesień, ale na początek, zanim zaczniemy właściwą część odcinka, krótka informacja dotycząca jutra, czyli środy, 21 października 2015 roku. Mianowicie jutro prawdopodobnie przez cały dzień nie będzie mnie w domu, więc tworzy to prawdopodobieństwo, że może nie być jutro filmów wcale na kanale. Mam nagrane GTA 5 i mam nagrany draft, ale czy dam radę to na jutro przygotować, żeby jutro coś było, nie mam pojęcia. Postaram się, ale dzisiaj nagram to, wrzucę to. No właśnie, jeszcze potem Liga Mistrzów i takie tam, boję się, że mogę nie dać rady na jutro nic przygotować, więc może być różnie. No ale dobra, to tyle z informacji. Chcieliście, żeby kamerka została, więc zostaje, nie mamy połączenia, może w tym czasie się połączę, ja jeszcze będę gadał. Co do treningów, naprawdę zdania podzielone we wszystkie strony. No właśnie, nawet nie mam słowa, żeby określić. No, wymieszane wszystkie kombinacje możliwości gry. Treningów. Dlatego chyba tak, ja wam proponowałem na początku, że... Oj, zatrzymaj się, dobrze. Ale to jest globalna sieć transferowa Peru, nie chcemy prowadzić. Ja wam proponowałem, co do grania treningów, że możemy grać dwa treningi na miesiąc. Jednak, sądząc po komentarzach, skusimy się na to, że będziemy grać chyba trzy treningi w miesiącu. Spróbujemy. Czyli trzy treningi w odcinku będziemy grać. Że reprezentacja, więc może skorzystajmy z okazji i potrenujmy kogoś. A jak już trenujemy, może kurczę... Chyba Inksa. Więc trenujemy Inksa. Może coś z dryblingiem. Dribbling w biegu. Spróbujmy dribbling w biegu. Poziom srebrny, dlatego że ja będę chciał to zagrać. Mijanie przeciwnika. Co my możemy zagrać? Trzy treningi w miesiącu, nie muszę grać wszystkich trzech z jednej sesji, nie? Spokojnie. Tutaj wszyscy grają w dziadka. Więc sobie pociśniemy, kurde, z mijaniem przeciwnika. Ja w ogóle za treningi mało grałem, więc... Więc to dla mnie też nowość, może się czegoś sam nauczę. Więc dobra, przygotujmy się do gry tych treningów. O. Może będzie lepiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O co tu chodzi? Aha, mam go minąć. Ej, no faul był. Faul był. Aha, dobra, muszę wyjść tędy i pocisnąć tam. No. To widzę, że będę zbierał chyba tylko punkty za łapanie fauli. Albo i nie, patrzcie. Idealnie. Idealnie, lecimy teraz tędy. O, ciśniemy. Jest, udało się, świetnie sobie radzi Jordan Ibe, jak na razie. Wo, teraz już zupełnie mi nie wyszło. Najlepiej to jest chyba właśnie tym prostym markowaniem strzału ich robić i w sumie po pewnym czasie najlepiej byłoby może, żeby... nie muszę zrobić sztuczki, to nie ten trening. No faul. No właśnie, żeby nas faulowali albo coś. I wtedy wiecie, o co chodzi, nie? Bum. Wtedy to się zaczyna od nowa, znowu jest tylko jeden. No okej, następny. Już prawie, jeszcze 5 sekund, to może mińmy ich. Albo straćmy punkty, najlepiej. C. Powtarzamy? Nie wiem, czy jestem w stanie lepiej zrobić. C nie jest źle. No, zobaczmy wyniki. Na C rośnie mu coś tam, nie jest źle. No, więc przesymulujmy to ćwiczenie i jeszcze się zabawimy z Inksem. Dribbling w biegu mu zrobimy. Chociaż mogę mu zmienić, Bo bym zrobił jeszcze raz to samo, wiecie? W sumie mijanie przeciwników prawie to samo, a dam mu więcej, więc jeszcze raz to samo mu zrobimy. No, czemu nie? Bo już to ogarnąłem mniej więcej, nie? Wiem, o co chodzi, może lepszy wynik uzyska, może poprawię sam siebie. Patrzcie, wszyscy zaliczamy równo na C. Czy Moreno też na C? Nie, Moreno jest lepszy. Moreno na B i rośnie mu overall, jak pięknie. No to jedziemy z kolejnym piłkarzem w treningu.
Mijanie przeciwników danym inksem. Okej. Damy radę, spokojnie. No, no, ładuj się, dziękuję. 3, 2, 1, start. O, tu jeszcze... Nie, bo jest jeszcze taka gra treningowa, że wiecie, na tych strzałkach musicie robić sztuczkę i to... Tak myślę, że... Wiecie, myli mi się. O, pyk. Dobrze, nie było faulu, biegniemy, biegniemy, teraz trzeci wejdzie. No, trzech jeszcze mi się nie udało minąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Inks, oj, Inks, ile ty możesz wyjść sztuczek? Z 3? Być może, bo coś nie pykło. No dobra, pyk, udało się. Zaraz, no, ma 3 gwiazdki sztuczek. Już widzę po tym, co on robi. Oj, to będzie ciężko ze sztuczkami. No to sztuczek nie będziemy tobą robić. Będziemy ci stać prostym jakimś dribblingiem. Tędy teraz. O. Pyk. Nie! Zabrał mi piłkę. No, teraz trzeba szybciej to porobić, żeby... Może... No... Bum, 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 faul! Dobrze. Najpierw to faule chyba łapać, najwięcej dają, tak mi się wydaje, bo tutaj... Za minięcie go mamy 200... czy 500? Co już? Nie, powtórz mi to, nie ma mowy, nie, nie, nie. Za minięcie go mamy chyba 500... Nie, 250, ale zależy jak go miniemy chyba też. I za dobiegnięcie tu mamy... 900, no to za faul mam, za złapanie, ups, za złapanie faulu mamy 1500. Wydaje mi się, że złapanie faulu jest odpowiedniejsze. Pyk, chociaż, a 500, no 500 jak go mijam tak. Jak go minął sztuczką, ale czy ty wykonał rainbow, na przykład? No nie, ale patrzcie, podbiłem pięknie. No to może podbiciem, takim prostym podbiciem go spróbujemy pyknąć. Pyk, nie, nie, jak ty, jak ja to wcześniej zrobiłem? No tak, o właśnie. Tylko teraz nie chciał zrobić. O, o, o! Pyk, no, ale się wcisnął w tą piłkę. No to nie, szybciej, szybciej. Tak, tak. Jesteśmy na miejscu, szybko. Teraz w drugą stronę. Tak, tak, tak. Dobrze, lecimy, pyk, szybkie bieganie jest już... Nie, no, ale to jest D. Więc, aj, no i... No i mnie dorwał. Oj, oj, trzeba szybko teraz C złapać, ale nie złapę, nie ma szans. Kurde! Dajesz, Inks, teraz nie ma prawa ci zabrać piłki. Ciśniemy, ciśniemy na maksa. Długo sobie na tych treningach, może jednak 2 treningi, wiecie? Bo 3, już 7 minut odcinka zleciało, a ja nadal cisnę trening, nie? Trochę takie to... słabe. O, no da, dostaję coraz więcej, jak takich mijam non-stop, nie? O, pyk, 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 Inks, dajesz! Ciśniemy, najlepsza seria jak na razie. O, 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 uuu, teraz się wpierdziłem w niego bardzo. O, pyk. Dobrze. Dobrze. Mamy C. No, to będzie w końcu dobry wynik. Dobrze go. Świetnie. O. Idealnie. Idealnie. Dobrze. Patrzcie, jak idzie. Jest już dobra robota, to jest już B. O. Nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło, ale mamy jeszcze 5 sekund. Może się uda pocisnąć na... Nie, nie trafiłem. Teraz go. No nie. B, ale dobra, nie jest źle. Też niezły wynik. Ło, za długo czasu zeszło z tymi treningami. Dwa treningi. Jak widzę, ile to czasu zajmuje, to 2. Więcej nie. 2 to jest maksimum, jak jeszcze powtarzam czy coś, to Mecz z Manchesterem United, proszę państwa. Konferencja prasowa. Może weźmy udział w konferencji prasowej, co wy na to? Kto tu może być naszym... pokażcie mi... Czemu się nie chce pokazać skład Liverpoolu? Pochwal. A, pochwalił Liverpool. No dobrze, pochwalił Liverpool. Nie do końca to miałem w planach, ale to też nie jest złe. Tylko żeby za bardzo tym pochwalam się, wiecie. No. Mogę mi zmotywować może lepiej, ale dobra, pochwała... Czasem pochwała bywa lepsza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gramy na wyjeździe. Nie wiem, skąd były komentarze, żeby dawać grać Coutinho. Właśnie tak się zastanawiałem, czytając te komentarze, czy ja go nie wystawiam? No, ale on jest w składzie, więc skąd te komentarze? Nie mam pojęcia. Ojojoj, dobra, dalej, dalej, dalej. Roberto Firmino. Poczekajcie. Dobra, no nie, na razie nie, bo ten skład chyba był ostatni zwycięski nawet, nie? Więc spróbujmy. Trudne mecze bardzo nas czekają. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak poradzimy sobie z Manchesterem United? No na razie nic ciekawego po 20 minutach, nawet kartki nie ma.
Jest pierwsza kartka dla gracza Manchesteru, Powell. Zwróćcie uwagę, że tu się pojawia rezerwowa, ale Rooney trafia, Depay trafia 2-0, ale nas zniszczyli. Wow. No to poszła szybka seria bramek. Kilka minut w drugiej połowie, na samym początku, no i my nawet honorowej nie zdobywamy. Przegrywamy 2-0 z Manchesterem United na wyjeździe, no niestety. Co myślę? O właśnie, o juniorach nie dokończyłem. Znaczy w ogóle nie zacząłem, bo miałem też odpowiedzi o juniorach co do potencjału. Mówiliście, żeby brać ich jak trochę większy overall, będą mieli duży potencjał i w miarę dobry overall już tam ze szkółki, żeby ich zatrudniać. No to nie wiem, czy tego wziąć, czy nie. Tego to nie, odrzuć zawodnika, tego też, tego też. Tego kontynuuj scouting z nim, kurde. O, tego odrzuć. A z tym spróbujemy podpisać kontrakt. I jeszcze z tych... Z tych tego weźmy, podpiszmy z nim kontrakt. A tych na razie zostawimy jeszcze. Jeszcze jeden raport o juniorach mamy. Odrzuć go. Odrzuć go. No to weź, jak taki potencjał, to od razu podpisuj z nim kontrakt. No dobra, możemy spróbować też z tym. Zobaczymy, jak to daje. Widzicie, tych na razie zostawiamy tu. Dalej. Origi nam dziękuję, no ale... Ale rewelacji nadal nie ma. Dobra. Origi... Na razie niech Inks zostanie, wiecie? Chociaż Origi gra częściej. Dobra, pociśnijmy na razie tak. Anderson tu trenuje, a on na razie nie gra, więc może dajmy mu szansę w najbliższym meczu, nie? Ajbowi rośnie. Bardzo dobrze. Ajb jest naszą przyszłością. A i tak Leiva ma kartkę czerwoną, więc Anderson musi zagrać. I Emre Can tutaj. Benteke nadal kontuzywany. No dobra, czekajcie jeszcze chwilę. Okej. Już nic. Jedziemy dalej. Mamy... Aha, to jest pierwszy mecz Ligi Europy dopiero. Okej. Włochy... Zawodnik wraca po kontuzji. Christian Benteke wraca. Może grać, ale... Może weźmy go na ławkę. Nie będziemy jeszcze ryzykować nim gry być może. Jeszcze ma plasterek, więc... No właśnie. Mamy z pewnością za dużo pomocników. Chociaż... Tak w miarę dobrze wygląda ławka. Nie wiem, za kogo mogę go wpuścić. Za Chana? Za któregoś napastnika by wypadało. Tylko za Inksa, czy za... Ajba. O, to jest pytanie. Ajba może, bo i tak nie mamy pozycji lewe skrzydło. Ajb niech na razie trenuje i się rozwija. No i lecimy. Przeciwnik nie wydaje się trudny, ale różnie to może być. Musimy też w przyszłości stworzyć skład B jakiś. No ale spokojnie, niech ten na razie będzie dobry, nie? Starić zdobył bramkę w 11 minucie i prowadzimy. No okej, okay, ale... No i bezpieczne prowadzenie. Druga bramka Staricza jest okej. Okay. No i teraz możemy się zrelaksować idealnie. O. O. Siedzimy już spokojnie, już nic nas nie martwi, spokojnie bramki nie są. Benteke wszedł i z karnego jeszcze wykorzystał 3-0. Pięknie, pięknie nam idzie w Lidze Europy, ale no cóż. Przeciwnik nie jest trudny, tracimy bramkę 4... Do jednego ten mecz się kończy. No ale okej. Dwie bramki Benteke z karnych i dwie bramki Staric. No okej. Benteke widać w formie do wywalczania jednostek być może. Nie wiem, czy on wywalczył, ale może. Lucas Leiva już wrócił, ale zawieszony za to jest Sako. Ale to w Lidze Europy jest zawieszony. Kolejny mecz jest pucharowy. No dobra. Jedziemy dalej. Nie, nie, stój. Uff. Nie chcę prowadzić Rosji. I może zaraz, najpierw trening na szybko. Niech się rozwijają. Może Benteke do treningu wrzucimy. Co wy na to? Przydałoby się może. Zaraz za Inksa, tylko Inks jeszcze niech trochę potrenuje. Chyba nie pod tą karierą był taki komentarz o treningach, ale... Dość ciekawe chyba w miarę, żeby na przykład miesiącami, czyli tutaj odcinkami trenować obrońców, pomocników, napastników, tak wiecie, pozycjami.
Może gdzieś tam bramkarza jeszcze do nich wcisnąć. Dobra, dalej do meczu. Znowu raport z globalnej sieci transferowej. No okej, okay, ale ja chcę... Chciałem zespół juniorów, chciałem. O, właśnie szkółka. O, to chciałem. Jak to wygląda? Małe overole mają jak na razie, widzicie, nie? Ale możemy któregoś spróbować wkrótce. Co by na niego, żeby go zatrudnić? Jaka to jest bramkarz? Spróbujmy, bramkarze grają długo. Dlatego nasz pierwszy junior wchodzi do składu. Bramkarze mają, grają długo, dlatego on będzie miał czas, żeby się rozwinąć. Jest bramkarz pierwszy, rezerwowy. I myślę, że dla niego coś przygotujemy, jakieś jeszcze nie zaakceptował, ale będzie. Dla niego przygotujemy jakieś specjalne treningi. Ja w składzie i tak chciałem coś zmienić, chciałem wpuścić już Benteke do składu. Mimo, że Origi jest w formie, dajmy szansę Benteke od początku, zobaczymy jak się spisze w meczu pucharowym. I w sumie może on zagrać do spółki z Inksem. O. O. Niech zagra Gomez, jako że to jest mecz pucharowy w sumie za Lovrena. Niech zagra Firmino. Niech zagra jeszcze... Szła, jakby był junior, to by zagrał na bramce. No ale trudno, nie ma go. Niech zagra może... Chociaż nie, Anderson mało grał, więc niech na razie tu zostanie bez zmian. Jest. Co z tobą zrobić? Może na ławkę za Staridża? Czemu nie? Coś jeszcze? Ipe by się przydał gdzieś na ławce za Lovrena na przykład. No i na razie tyle chyba. Nie chcę aż tak bardzo osłabiać tego składu, wiecie? Chyba, że Markowicz jeszcze. O, Markowicz może zagrać za Milnera. O. I będzie idealnie. O. Spróbujemy tak pokonać, z kim my gramy? Z Watford. U siebie. No to bez problemu powinno pójść. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozpoczęli to spotkanie. No i Anderson dostaje w 8 minucie żółtą kartkę niestety. I Benteke z rzutu karnego, no Benteke, czemu tylko karne strzela? Strzel coś z akcji, chłopie, proszę cię. Dawaj, Benteke. Druga połowa. Nadal prowadzimy tylko jedno zadania. Zapomniałem się go wymawia. Ale Roberto Firmino zdobył bramkę w każdym razie. I Origi jeszcze dokłada bramkę, świetnie. No i 3-0, że nie wygrywałem w Capital One, wynik zadowalający myślę. No. Benteke pozdobał bramki, Firmino zdobył bramkę, złapał przez to jakąś formę zapewne. Zaraz mecz z Aston Villą, trochę krótka przerwa była, ale dobrze zrobiłem małą rotację w składzie. Dlatego nie wszyscy są aż tak bardzo zmęczeni. Dlatego wracamy do w miarę normalnego już ustawienia. Tutaj Staric. Staric, gdzie jesteś? Tu jesteś Staric, Inks. Za Jesila, Milner wraca na swoją pozycję. Tutaj widać Markowicz chyba szału nie zrobił, bo nie dostał żadnej strzałki w górę. Coutinho wraca, chociaż Firmino strzelił bramkę, to może być dobre dla niego również. Wraca Lovren, Gomez, patrzcie, złapał formę, no ale dobra, nie może grać ciągle, nie, bo jeszcze tą formę gdzieś tam straci przypadkiem. Ipe to było tak chyba. Leiva może niech. Chociaż Anderson złapał ładną formę, Leiva. No, Chan jest młodszy. Zdecydowanie. Sorry, Leiva na razie, sorry. Dobra, więc... Nie zapisałem. Dobra, teraz szybko. Jak to wyglądało? Staric, Inks, Jesil, Ipe, Lovren tu za Gomeza, Markowicz, Milner i Coutinho. Tak? Tak. Tak to raczej wyglądało. Mignolet ma mały overall, zauważcie. Dlatego potrzebujemy jakiegoś bramkarza, który go wkrótce może zastąpi. No i rozpoczęliśmy mecz u siebie, zastąpiłem. Dobrze, że te mecze są teraz u siebie. Może coś powygrywamy. Jest to już końcówka września, zauważcie. 26 chyba był, nie? Albo 16. 6 na końcu, ale 26 chyba. No i już się bałem. W 18 minucie straciliśmy bramkę, ale Coutinho wyrównał. No i dobrze, że go wpuściłem, chociaż no właśnie, Firmino zdobył bramkę, ale Coutinho też. Ale remisować to my tu nie chcemy, panowie. Panowie, jakiś karny Benteke z karnego coś? Ktoś? Proszę? Coutinho! Bohater! 2-1, zastąpiłem, ale wymęczone zwycięstwo, ciężkie. Trudne, tak, to był 26. Czyli się nie pomyliłem.
Wyjść z tego na razie. Dobrze. Kontrakt zaakceptowany. Właśnie to chciałem zobaczyć, czy jest kontrakt. I teraz czas na małe zmiany w treningach. Czas na małe zmiany w treningach. Sorry Moreno, ale niech troszkę potrenuje bramkarz. No, na przykład. Ostatni trening Inksa, potem w jego miejsce wejdzie Origi albo ktoś inny, jeszcze się zastanowimy. Andersona możliwe też niedługo wymienimy na tym treningu. No. Inks i Anderson będą do wymiany wkrótce. Możecie dawać propozycje, kto za nich ma trenować na przykład jeszcze jakiś czas. Patrzcie, dostał F, ale patrzcie jak mu ładnie rośnie, więc w tym ten bramkarz będzie naszą przyszłością być może. Być może. Jak on teraz wygląda? Ile ma... znaczy... Tak, dobrze. 16-latek. Anglik. Przyszły może. I patrzcie, miał po dwie gwiazdki sztuczek. No nie, no dwie gwiazdki sztuczek miał i dwie gwiazdki słabszej nogi, no no. Może to przyszły bramkarz reprezentacji Anglii, który zastąpi Harta. Dobra, jeszcze ostatni mecz. Ostatni mecz z Norwich. Włochy, raport, dobrze. Też u siebie. Dziesiąte miejsce w lidze mamy póki co, ale mamy jeden mecz mniej, więc w najlepszym wypadku możemy awansować nawet na szóste. Tylko jakby... No możemy awansować na szóste. Tylko wygrać tu, pana. Proszę bardzo. By się przydało. No cóż, zwycięskiego składu się nie zmienia, chociaż tutaj tylko Coutinho wygrywał, ale ktoś mu musiał podawać, nie? Więc lecimy. 29 września. Ostatni mecz w tym odcinku przeciwko Norwich. Rywal nietrudny, Beniaminek. Powinniśmy dać radę. Jak nie damy rady, to się wkurzę. Dobrze, Coutinho, no patrzcie jaką formę złapał. Poczuł się zagrożony, jak zastąpił go raz Firmino. Lallana też bramkę zdobył i druga połowa już Origi wchodzi za Benteke i Coutinho zdobył drugą bramkę. Coutinho, co wyprawia w ostatnich meczach? Fantastycznie. Felipe Coutinho, 3 do 0 z Norwich. No i pięknie. I mamy miejsce szóste. Aż sobie sprawdzę. Ósme. A, jaka to... Mieliśmy 9 punktów. Myślałem, że 10 mamy. Mieliśmy miejsce 10 i 9 punktów. To się pomyliłem. No dobra, mamy miejsce 8. Okej. Też nie jest źle, no i 1 października. Oczywiście dostajemy co miesięczny raport o juniorach, dlatego sobie jeszcze go przejrzymy w tym odcinku. Temu troszkę spadł potencjał, widzicie? Jeszcze go zostawimy chwilę, ale jeśli potencjał mu taki pozostanie, to myślę, że wkrótce możemy się go pozbyć. Ci wyglądają obiecująco. Może się zastanowić nad zatrudnieniem ich, ale to też są bramkarze, patrzcie. Albo... W sumie ta... Jaki on miał potencjał, na którego zatrudniłem? A ja sobie muszę to przejść na nagraniu, bo w sumie... Ja wysłałem skauta, żeby szukał bramkarzy. Dlatego tych bramkarzy nam już starczy, wiecie? Jeszcze w tym odcinku sobie zmienimy skauta, zespół juniorów. Ty szukasz bramkarzy, stary, nie? Tak. No to przerwij już szukanie tych bramkarzy, sorry, kolego, ale przerwij to. O, jeszcze z podróży, dobra. W kolejnym odcinku wyślemy go na poszukiwania... Markowicza mamy w sumie. No poszukiwałem może jakiegoś utalentowanego napastnika. Coutinho się chyba rozwinął. Zobaczmy jeszcze raport dotyczący składu. Klein 82. Tak na szybko przejrzymy. Wydaje mi się, że Coutinho się rozwinął na 99%. No i tyle. Szktel się też rozwija. Może wkrótce dostanie szansę gry znowu, bo na razie wchodzi z ławki tylko z tego co widzę. Balotelli się rozwinął. No okej. Ale myślę, że jakiś taki młodziutki napastnik będzie się przydał, oprócz Origiego jeszcze. Ale, no zresztą możecie pisać na jaką... Co kazać, kogo kazać skautowi szukać. A w tym momencie dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam, cześć! I